Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jesteśmy w jednej z sal wystawowych, w której widzimy część wystawy Eureka, czyli Odkrywam, wystawy poświęconej relacji sztuki i filozofii. Ta wystawa skłoniła nas do nagrania kilku rozmów dotyczących kwestii filozoficznych, problemów, które zajmują od wieków filozofów. Chcemy o nich porozmawiać także w takim kontekście współczesnym. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła języka i komunikacji. Czym jest język i jak się komunikujemy i czy mamy taką możliwość komunikacji, która pozwala nam nawzajem zrozumieć siebie. Zaprosiłam do tej rozmowy dzisiaj panią profesor Joannę Heinderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pana Andrzeja Dominiczaka, prezesa Towarzystwa Humanistycznego, psychologa filozofującego, bo również i filozoficzne studia ma pan Andrzej za sobą. I chciałam się zapytać na początek pani Joanno, co my określamy jako język, bo ta refleksja nad językiem jest znana w filozofii już od starożytności, ale inaczej ona wyglądała kiedyś, inaczej wygląda dzisiaj. Dzisiaj mamy filozofię języka, wcześniej zastanawiano się bardziej nad znaczeniem słów i nazw. Proszę przybliżyć, czym dla filozofa jest język, jak filozofia go ujmuje. Ja bym może zaczęła od takiego spostrzeżenia, że język jest tak naprawdę podstawą naszego istnienia. My myślimy w języku, żyjemy w języku, jesteśmy przez język tworzeni, to jakich używamy słów, w jaki sposób mówimy, będzie nas określało, będzie też pozwalało na różnego rodzaju komunikację. I druga sprawa bardzo ważna, język jest przede wszystkim dialogiem. Oczywiście możemy mówić do siebie i monolog jest czymś, co oczywiście od dawna też występuje w kulturze, ale istotą języka jest jednak dialog. Nawet monolog jest pewnego rodzaju rozmową z samą sobą czy z samym sobą, dlatego ta dialogiczna struktura języka jest tutaj podstawowa, więc język to jest zagadnienie, wywołanie, przywołanie. Gdy zaczynamy rozmawiać, można powiedzieć, zmienia się świat, zmienia się kontekst, zmieniamy się też my sami. To tak wstępnie. Dziękuję. Tu myślę, że wrócimy do tej dialogiczności, bo to bardzo istotny aspekt. Dialog jest... No właśnie, panie Andrzeju, bardzo proszę o nawiązanie. Ponieważ Joanna powiedziała, że język to dialog, więc chciałem od razu wpisać się w tę definicję, dialog, i chciałbym się nie zgodzić częściowo z tym, co Joanna powiedziałaś o tym, że język nas określa czy definiuje. Znaczy, częściowo się zgadzam oczywiście, ale są takie rodzaje, to powiem jako psycholog, czy z takiej perspektywy, takie rodzaje myślenia, które ważne dla nas, które nie są, czy nie mają natury językowej. Tak na przykład jest w procesie myślenia twórczego, co jest prawdopodobnie ważne w miejscu, w którym nagrywamy rozmowę, do takich błysków, wglądów, pomysłów, nie tylko artystycznych, bardzo często, czy właściwie zawsze dochodzimy pozajęzykowo. Nikt nie wie dokładnie, jak to się odbywa, jaka jest zasada tego procesu, który prowadzi do jakiegoś odkrycia, przynajmniej pomysłu czy żartu na przykład, ale to nigdy nie jest ścieżka, na której leżą słowa czy nawet pojęcia. To jest jakiś inny sposób myślenia, który też jakoś współkonstytuuje, współtworzy, określa nas. Właśnie, tu już nam się rysuje, powiedziałabym, ten problem, o którym też filozofowie debatują, czyli problem komunikacji, ponieważ mamy z jednej strony jedno podejście do języka, tutaj zupełnie, no może nie zupełnie przeciwne, ale jednak takie z pewnymi zastrzeżeniami. Czy my, porozumiewając się nawet w tym samym języku, mówię tu o języku w sensie języku narodowym, polskim, jak teraz mówimy, czy posługując się tymi samymi pojęciami,
Ale konotując czy kojarząc niejednokrotnie różne znaczenia związane z danym pojęciem, czy jesteśmy w stanie wypracować porozumienie i taki pełen konsensus, rozumienie siebie nawzajem? To znaczy, ja może jeszcze się odwołam do tego, co powiedział Andrzej, bo wydaje mi się, że niekoniecznie tutaj dzieje się coś innego, bo jest taki moment twórczy, przedjęzykowy, natomiast w momencie, kiedy pojawia się dzieło sztuki, jakie ono by nie było, plastyczne, muzyczne czy literackie, zaczyna ono potem funkcjonować jednak w kulturze, w języku, prawda? Ono będzie wywoływało rozmowę. I tutaj nawiązując właśnie do tego twojego pytania, to wydaje mi się, że wszystko zależy od naszych intencji, bo teoretycznie, jeżeli tylko znamy język, znamy słowa, a tego się uczymy przecież od samego początku naszego życia, to mamy duże szanse, żeby zrozumieć, co druga osoba do nas mówi. Natomiast tu są jakby dwa aspekty. Pierwsze, no niektóre słowa jednak mają taki charakter pewnego rodzaju żargonu języka specjalistycznego, więc mogą być zupełnie inaczej rozumiane niż w języku potocznym przez różnego rodzaju specjalistów, ale jest też druga sprawa właśnie tego, czy my chcemy zrozumieć, czy nie, nawet w języku potocznym, używając tych samych słów. My czasami dobrze wiemy, co ktoś do nas mówi, ale będziemy to obracać, będziemy, prawda, bawić się tym słowem, będziemy robić wszystko, żeby pokazać tej drugiej osobie, że tak naprawdę nie rozumiemy ją, albo będziemy chcieli jej wykazać, że to ona nie rozumie, więc tu się rozgrywa coś więcej niż tylko właśnie komunikowanie. To jest czasami budowanie pewnej relacji. Ona może być próbą dominacji, ona może być próbą jakiegoś kokietowania, czy próbą poznania się, czy zaznaczenia swojej wyjątkowości. Tych strategii jest bardzo dużo, natomiast to pokazuje, jak język właśnie jako dialogiczny czasami jest tylko punktem wyjścia, a potem już interpretując, rozmawiając, próbując się zrozumieć, będziemy dochodzić czasami do bardzo różnych sensów i czasami chcemy do tych bardzo różnych sensów dojść. I tu bym jeszcze jedno dodała, bo język jest dialogiczny, ale trzeba pamiętać, że dialog wcale nie oznacza rozmowy, która jest zgodą. Może być również kłótnią, awanturą, czy właśnie takim rozmawianiem, w którym mówię, ale żeby na przykład udowodnić, że jest inaczej niż rozmówca myśli. No właśnie, bardzo często dialog jest takim sporem, który toczymy i który niekoniecznie też musi prowadzić do takiej sytuacji przemocowej, prawda? Czy tego, że wykazania, że jeden rozmówca ma rację, a drugi jej nie ma. Jak możliwe jest prowadzenie dialogu właśnie jako sporu, jako kłótni, tak by efektem tego był rozwój obydwu, czy więcej tych osób dialogujących i spierających się, a nie dominacja. No to pytam się psychologa, może psycholog więcej nam na ten temat. Prawdę powiedziawszy, potrzebowałbym może tygodnia albo przynajmniej 2 godzin, żeby się zastanowić. Myślę, że jednak ja bym dialogiem nazywał nie każdą kłótnię na pewno. Jeżeli w kłótnia... Co zrobić, żeby kłótnia była jednak tym dialogiem prowadzącym do dobra? Jeżeli kłótnia jest tak zajadła, że nas zaślepia i od początku chcemy kogoś, tak jak Joanna mówiła i ty mówiłaś w skrócie, zdominować, czy w jakiś sposób pokonać, prawda? Czy choćby podbić jego serce, bo mamy taki pomysł, że właśnie tą metodą najłatwiej, no to się nie porozumiemy w tym sensie merytorycznym, bo w takiej sytuacji być może sensem tej rozmowy, nie wiem, czy dialogu, w ogóle nie jest temat, który z pozoru występuje jako sens tej rozmowy, prawda? Tylko jest jakaś budowanie lub niebudowanie jakiejś szczególnej relacji między nami. Także ja myślę, że nawiązując tutaj do planowanych kolejnych rozmów, w tym o mądrości, że tak naprawdę jeśli ktoś buduje w sobie, chociaż w takim stopniu, w jakim dla człowieka jest to możliwe, mądrość,
wraz z jej atrybutami, takimi jak pewien dystans, pewne dopuszczenie, że czegoś nie wiem i tak dalej, i tak dalej, to wtedy można się kłócić i twórczo, i nawet merytorycznie. Można też się kłócić, i to jest mój ulubiony rodzaj kłótni, o ile w ogóle coś takiego jest możliwe, dla zabawy. Znaczy ja nawet dość często proponuję takie parakłótnie, ponieważ jest w nich mało agresji, przynajmniej z mojej strony, kłótnie właśnie dla zabawy. No wtedy wspólnie się bawimy podnoszeniem temperatury sporu, a nie stajemy się zajadłymi, chociaż na chwilę, wrogami. Ja bym chyba proponował najczęściej próbę właśnie zamiany kłótni, takiej złej kłótni, agresywnej, w kłótnię zabawową. Myślę, że to bardzo dobre ćwiczenie, ale nawiążę tutaj kolejnym pytaniem do fragmentu twojej wypowiedzi, w której wspomniałeś o tym, że dobrze jest przyjąć taką postawę, że czegoś mogę nie wiedzieć. I no właśnie, teraz dzięki językowi poznajemy, czy powiedziałeś, że myślimy w języku. Ale przywołam tu przykład, który podał jeden z filozofów współczesnych, Ludwik Wittgenstein, który tutaj patronuje tej wystawie między innymi. Jest jednym z czterech takich filozofów, do których wystawa nawiązuje. I Ludwik Wittgenstein w swoich dociekaniach filozoficznych, takim już dosyć późnym swoim dziele, podał przykład, kiedy mówimy o odczuwaniu bólu i kiedy jedna osoba mówi, boli mnie coś, to może mówić o sobie i druga osoba niekoniecznie będzie to samo odczuwała, czy będzie w stanie sobie to tak samo wyobrazić. Wittgenstein posługuje się przykładem czy symbolem żuków, tak jak mówi, że wyobraźmy sobie, że każdy będzie miał żuka, czy wyobrażamy sobie, że każdy ma takiego samego żuka jak my, ale my nie wiemy tak na dobrą sprawę, jakie są te inne żuki i czy w ogóle są żukami. I tu pojawia się ten problem właśnie, czy my potrafimy, albo właśnie nie potrafimy, może często właśnie przyznać się do tego, że nie do końca wiemy, czy zdajemy sobie sprawę ze znaczeń słów, których używamy, słów, które bardzo często odnoszą się też do naszych uczuć, do przeżywania, choćby przeżywania sztuki, czy takiego przeżywania doświadczenia codziennego świata. To ja bym do tego dodała Marshalla McLuhana, bo on zwrócił uwagę na to, że mowa jest polifoniczna, czyli ja nie tylko słucham, kto coś mówi, ale też widzę. Widzę jego ciało, widzę gestykulację, mogę czuć tą osobę, zapach skóry i to wszystko będzie do mnie przemawiało, to wszystko będzie budowało gdzieś ten kontekst, dlatego my czasami, nie znając obcego języka albo na przykład języka zwierzęcego, no bo przecież zwierzęta też mają języki, potrafimy i tak rozmawiać, bo gdzieś uchwytujemy sens, który wychodzi tą właśnie tak, polifoniczną strukturą. I myślę, że to jest taka siła języka, ale to też znowuż pokazuje, na ile my chcemy rzeczywiście rozmawiać, a na ile jesteśmy zamknięci, bo bardzo łatwo zamknąć się w swoim języku czy w swoim sposobie komunikowania. Czasami dużo trudniej jest zrozumieć drugą osobę. Poza tym myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest tylko problem przekładu, zrozumienia człowieka, który mówi w innym języku, czy prawda, zwierzaka mówiącego w swoim, tylko czasami trudno jest nam nawet zrozumieć człowieka, który mówi w naszym języku, naszymi sposobami komunikacji, bo na przykład nie chcemy. Więc takie gdzieś, tu przepraszam Andrzeju, że wchodzę w twoje poletko i sobie jako filozofka popsychologizuję, ale to gdzieś wydaje mi się jest takie bardzo, prawda, psychologiczny problem takiego zamknięcia, gdzie odrzucamy właśnie wszelkie formy komunikacji, bo język jest dosyć plastyczny i to, co uchwycił Marshall McLuhan, właśnie ta polifonia, właśnie to, że język jest też w pewnym kontekście,
tekście, więc czasami coś powiedziane cicho albo głośno, albo powiedziane w ostatniej chwili, gdy już się rozstajemy, prawda, odchodzimy i na rogu ulicy ktoś coś rzuci. To może być więcej mówiące niż cały traktat, cały wykład i to są właśnie te takie, powiedziałabym, ślady, tropy. Język nam je zostawia i teraz my możemy do nich wracać, je tak sobie próbować zrozumieć, uchwycić, deszyfrować. To jest czasami cały proces, ale ten proces właśnie jako polifoniczny no daje nam duże możliwości, o ile tylko chcemy. Już przekazuję Ci głos. Chciałabym tylko Cię poprosić, żebyś w swojej wypowiedzi nawiązał do tego, co mówiła Joanna, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, bo myślę, że to dosyć istotne, to nastawienie, które wykazujemy w rozmowie. Tak się składa, że bardzo krótko nawiążę, ponieważ fundamentalnie się zgadzam z tym, co Joanna powiedziała i gdybym rozwijał tę wypowiedź, to musiałbym powtórzyć po tym. Oczywiście, że to pragnienie, czy chęć i gotowość do zrozumienia się właśnie, zrozumienia drugiego człowieka i też siebie w tej sytuacji jest no, zupełnie podstawowym warunkiem możliwości odbycia prawdziwej rozmowy i takiego autentycznego komunikowania się. Ale chciałem zwrócić uwagę na pewien aspekt nie polemicznie, tylko dodatkowo, uzupełniająco, że jednak pewne warunki, w jakich prowadzimy rozmowę, też mogą bardzo utrudniać nam prawdziwą rozmowę. I to jest no, myśl banalna na tym poziomie ogólności, ale jeżeli podamy przykład internetu i komunikowania się internetowego, to dobrze widzimy i były nawet badania, które dowiodły tego, co zaraz chcę powiedzieć, że w warunkach komunikowania się na piśmie, kiedy zanika w dużej mierze ta polifonia, o której mówiła Joanna, czyli komunikujemy się głównie słowami wtedy. Oczywiście nadal są pewne cechy języka, którego używamy, które nie są po prostu słowami, prawda, tylko pewnym rodzajem wypowiedzi, ale jednak prawie sprowadzamy wtedy komunikowanie się do słów, których używamy i to prowadzi do tego, że jak na przykład nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś pisząc to, co czytamy i odbieramy na przykład jako krytykę, że ktoś pisząc to się uśmiechał albo miał jakiś, przechylił głowę w lewo i patrzył w niebo i w ten sposób chciał nadać swojej wypowiedzi charakter takiej hipotezy no wpół żartobliwej, to możemy to odebrać jako atak, krytykę czy czepianie się. W internecie w ogromnym stopniu właśnie brak tej polifonii, czy niedostatek tej polifonii powoduje, że ludzie się kłócą, nawet jeśli są z tej samej bańki. Dlatego moim zdaniem w internecie, no dobrze, że są emotikony, chociaż jest ich za mało i mają swoje wady, rzecz jasna. Ale no chyba tak, żeby było, żeby próbować jakoś, jeżeli dalej mamy się komunikować na piśmie, żeby uczynić ten styl, czy nie wiem dlaczego przychodzi mi angielskie słowo do głowy teraz, no ten styl komunikacyjny bardziej polifoniczny w jakiś sposób, żeby wtedy to niuansuje odbiór, który jeśli tego brakuje polifonii, jest fałszywy właśnie. Już niekoniecznie zależy mi na tym, żeby zapach skóry naszego rozmówcy było czuć, bo to jest takie bardzo kobiece. Kobiety, jak wiadomo, mają lepszy wach i w większym stopniu kierują się powonieniem. Ale no przynajmniej, żeby odczuwalne były te niuanse związane z ekspresją, właśnie z wyglądem, z mową ciała tak zwaną w psychologii. To poruszyłeś no, bardzo istotny dzisiaj problem właśnie tej komunikacji w internecie. Też oczywiście na to zwracam uwagę. Wspomniałeś, mamy emotikonki, a ich jest za mało. No tak, one nie wyrażą wszystkich naszych emocji, które, czy właśnie gestów, mimiki, twarzy, spojrzenia, które wyrażamy w rozmowie bezpośrednio. No, musisz po oczach moich rozpoznać, co ja odczuwam teraz, kiedy to do ciebie mówię. Ale już jest to właśnie ten kontakt wzrokowy już dużo daje. Chociaż ja tak sobie myślę, bo ja obserwuję moją córkę, która dzisiaj ma prawie 13 lat i ona się świetnie porusza no właśnie w tym świecie cyfrowym.
używa emotikonek tych samych, co i my używamy i jej wystarczają, mam wrażenie. To znaczy, myślę, że też chcę tutaj jakby przejść do tej ewolucji języka i ewolucji komunikacji, ponieważ my wychowani bardziej na słowie pisanym i relacjach bezpośrednich, takich międzyludzkich, jesteśmy chyba inaczej nastawieni właśnie na tę komunikację niż to pokolenie, które już urodziło się i wychowuje w świecie cyfrowym, które właśnie poprzez pewną skrótowość, symbol potrafi sobie z tą komunikacją lepiej dać radę niż my, możliwe, że w internecie. Czy być może to utopia, o czym ja myślę i tylko mam takie nadzieje złudne, że nasze dzieci i następne pokolenia będą się mogły lepiej właśnie tymi skrótami, symbolami posługiwać i nie będzie to prowadziło do nieporozumień w sieci. To znaczy tak, dla Marshalla McLuhana sieć jest polifoniczna, bo nie tylko piszemy, ale na szczęście możemy też mówić i się widzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany komunikacyjne, to one zawsze następowały, także ja bym ich w ogóle nie wartościowała, bo czy one są lepsze, czy one są gorsze, czy ci ludzie żyjący tylko, prawda, już teraz w sieci sobie poradzą z komunikacją, no będą sobie tak radzili i nie radzili jak my, bo ten język taki ikonek, prawda, ten język graficzny różnych symboli, on jest, myślę, takim samym, prawda, językiem jak każdy inny. To jest raczej kwestia, myślę, pewnych różnic kulturowych, to też jest kwestia zmian, które w języku cały czas następują, bo język się dostosowuje do nas, prawda, to jest nasze narzędzie. Więc no, w momencie, kiedy kultura dawała nam więcej czasu, więc mogliśmy zmarnować więcej papieru, skrobiąc długie listy, no to ten język na przykład był bardzo kwiecisty, mogliśmy, prawda, dużo używać przymiotników, te opisy się lały długo i rzęsiście. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda, bo kultura nie daje nam już tyle czasu. My musimy szybko realizować różne cele, ale naprawdę wydaje mi się, że to jest nie do wartościowania. To jest po prostu inne. Tu się wytwarzają jakieś inne jakości. Nie, wcale nie znaczy lepsze, gorsze. Zresztą patrząc na współczesną młodzież, to ona jest niesamowicie świadoma, jeżeli chodzi na przykład o ekologię, prawda, czy inne kwestie społeczne. Więc no, moim zdaniem, prawda, tymi ikonkami można, jak się zna ten język, prawda, dużo, dużo wyrazić. Ja podpytuję moich z kolei uczniów, to rzeczywiście to, co oni czasami widzą w tym internecie, to mnie jako 46-letnią kobietę tak czasami zadziwia. No, ale dobra, no to mam tłumaczy, prawda, w tym dziwnym świecie. Więc też można komunikować niezależnie od barier jakichś, choćby wiekowych. To znowuż zależy, czy my chcemy, prawda, wejść, uczestniczyć. Natomiast myślę, że warto pamiętać, że po prostu ta zmiana jest jakby wpisana i w ludzkie życie, i w komunikację. Zresztą ci młodzi ludzie kiedyś będą zadziwieni przez innych młodych ludzi. No to takie prawo, prawda? Jakbyśmy popatrzyli na wcześniejsze pokolenia, to czasami tak wbrew ludziom się unosiła, co on chce, albo co ona mówi. No tak to się dzieje, prawda? Natomiast ta polifonia, o której mówił Marshall McLuhan, myślę, jest ciekawa, bo w zasadzie sieć, oprócz tego, że właśnie piszemy i sobie ikonki przekazujemy, daje nam możliwość na przykład wysyłania różnych linków. Więc ta polifonia też polega na tym, że czasami komunikujemy parę treści naraz. I to też jest ciekawe zjawisko. Tutaj też gdzieś rozwija się nasza inteligencja, czy nasz sposób organizowania wiedzy o rzeczywistości. I to mogą być bardzo ciekawe formy. Tu dwie rzeczy ogólnie i szczegółowo przyszły mi do głowy. Po pierwsze, ponieważ nie zgadzam się w dużej mierze z tym, co Joanna ostatnio mówiła, ale wcale nie zachęca mnie to do kłótni. Chciałem powiedzieć o jednej z zasad dobrego komunikowania się, czy w ogóle udanego komunikowania się, o której chyba do tej pory nie powiedzieliśmy. I to jest taka zasada, równie ważna jak chęć skomunikowania się, zasada, że nie musimy się zgodzić we wszystkim, w każdym punkcie. Zgodzić czy merytorycznie, czy w tym sensie, że nie doprowadzimy do
Znaczy, że możemy dalej się przyjaźnić i nie kłócić, no, że tak powiem, konstatując, że się nie zgadzamy w jakiejś sprawie. I właściwie zmierzam do takiego ustawienia tej drugiej części mojej wypowiedzi, że się nie zgodzimy, ale już nie zdążymy, ani w ogóle chyba nie ma potrzeby, żebyśmy w tej rozmowie próbowali być może się zgadzać w pełni co do tego, jakie są konsekwencje komunikowania się przez internet. Bo z jednej strony oczywiście zgadzam się, że polemizując z tym, co mówiłem wcześniej w jakiejś mierze, że internet może być i coraz częściej jest polifoniczny, ale głównie przez to, że coraz rzadziej piszemy, a coraz częściej rozmawiamy, korzystając ze smartfonów. Czyli wracamy do klasycznej, pełnej polifonicznej komunikacji, po prostu rozmawiamy ze sobą tyle, że przy pomocy urządzeń. Ale dokąd jeszcze jednak dużo osób, w tym ja też bardzo chętnie, bo skądinąd to ma masę zalet, komunikujemy się pisemnie, to z tego wynika bardzo dużo rzeczy, które moim zdaniem można oceniać, oczywiście prowizorycznie czy hipotetycznie, bo to jest zjawisko no, trudne do badania, nawet to, o czym mówiłem, czyli te badania, które wykazały, że jeżeli w firmie pracownicy no, z różnych działów komunikują się przez intranet, czy internet, bo to wszystko jedno, to jest dużo więcej konfliktów niż jak się kontaktują osobiście podczas zebrań, to można próbować to tłumaczyć bardzo różnie i w tej chwili nie zamierzam się w to wdawać, ale moim zdaniem warto jest się uczulić na możliwe negatywne konsekwencje, tym bardziej, że naprawdę one się wiążą z bardzo różnymi aspektami tego stylu komunikacyjnego, na przykład z faktem, że jednak o wiele trudniej jest napisać każde słowo, a tym bardziej zdanie, niż je wypowiedzieć, prawda? Też jesteśmy wtedy zagrożeni większą liczbą błędów, nawet literówek, ale to już ma znaczenie, bo druga strona, jeśli ma chociaż troszkę złej woli, to od razu się czepnie tej literówki, prawda? Od razu ma pretekst. Oczywiście w rozmowie takiej jak nasza też możemy się przejęzyczyć i druga strona się może czepnąć, ale robimy to, zwłaszcza jak mamy słaby wzrok, tak jak ja, o wiele rzadziej. Więc jest masa szczegółowych aspektów, a niektóre też nie są szczegółowe, które moim zdaniem powinny zwracać naszą uwagę na możliwe negatywne skutki. To nie jest tylko tak, że to po prostu jest jakaś zmiana. Każda zmiana ma różne aspekty, które mogą być korzystne lub niekorzystne, dobre lub złe, niekoniecznie w sensie etycznym, w sensie pragmatycznym choćby. Dziękuję serdecznie. Myślę, że możemy podsumować tę rozmowę, nawet bez zgadzania się, ale nadal pozostając w dialogu, nawet poza nagraniem. Chyba tym, że ważne jest to, by pamiętać, że właśnie język jest tym narzędziem czy przestrzenią do wzajemnej relacji, że ważne jest w komunikacji to, by zostać wysłuchanym i dać się wysłuchać, żeby odpowiednio też nastawić się na tę chęć właśnie wzajemnego rozmawiania, dialogowania. I żeby dać sobie też taką możliwość uświadomienia sobie, że nie zawsze racje są najważniejsze, a samo już dialogowanie jest takim czynnikiem, który buduje nasze człowieczeństwo. Dziękuję serdecznie za rozmowę.